Co dalej z Ukrainą? NATO, prowokacja i atak hakerski. We have information that indicates Russia has already pre-positioned a group of operatives to conduct a false flag operation in eastern Ukraine. The operatives are trained in urban warfare and in using explosives to carry out acts of sabotage against Russia's own proxy forces. Witajcie! Coraz więcej wskazuje na to, że Rosja w sprawie Ukrainy nie ma zamiaru cofać się już nawet krok do tyłu. Na zachód, według najnowszych informacji organizacji Conflict Intelligence Team, która przeanalizowała niezależne nagrania umieszczone na platformach TikTok czy też Twitter, Rosjanie transportują w kierunku Ukrainy wyrzutnie rakietowe Iskander-M, jedną z najgroźniejszych broni, jakimi dysponują. Wszystko to, co realizuje obecnie Kreml, przypomina scenariusz z 2014 roku, kiedy tak zwane zielone ludziki zajmowały Krym oraz organizowały antyukraińskie demonstracje niemal we wszystkich regionach, gdzie większość społeczności jest prorosyjska. W zeszły piątek doszło do poważnego ataku hakerskiego na ukraińskie strony rządowe. Na wielu serwisach pojawiło się wówczas ogłoszenie, które jawnie informowało o rychłym końcu państwowości Ukrainy. Omówimy i zbadamy tę sprawę dokładniej w toku odcinka, ponieważ zawarte tam też zostało nawiązanie do sprawy polskiej. Wątków naszego kraju w tym konflikcie niestety nie brakuje. Kreml wysnuł nawet żądania w ramach resetu relacji Zachodu i Rosji, które dotyczyły nie tylko Ukrainy, ale także Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Polski. W postanowieniach tych zawarte zostało oczywiście porzucenie pomysłu przyłączenia Ukraińców do NATO oraz, co z naszego punktu widzenia także bardzo istotne, zablokowania dostaw nowej broni i sprzętu do Europy Środkowo-Wschodniej. Amerykanie, jak i całe NATO, odrzucili te chore postulaty, a seria dwustronnych rozmów, w tym także w Genewie, niestety zakończyły się fiaskiem. It is Russia that is the aggressor. It is Russia that has used force and continue to use force against Ukraine. And then they are building up with around 100,000 troops, artillery, armor, drones, tens of thousands of combat ready troops, and threatening rhetoric. So of course that's the problem. This crisis is a making of Russia. Uwzględniając tą wypowiedź, wiele wskazuje na to, że Rosjanie już zbyt wiele do stracenia nie mają. Pytanie tylko, na jaki ostatecznie ruch mogą się zdecydować. Posłuchajcie jeszcze, jakie zdanie miał na ten temat polski minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau w trakcie konferencji OBWE. Risk of war in the OEC area is now greater than ever before in the last 30 years. Tym samym, z uwagi na to, że sytuacja zaczyna się robić naprawdę poważna, na podstawie zebranych informacji dziś specjalnie dla Was omówię najnowsze fakty dotyczące sporu rosyjsko-ukraińskiego. Przyjrzymy się dokładnie, co tam się teraz dzieje. Rozpatrzymy możliwe scenariusze dotyczące wojny oraz sprawdzimy rosyjską aktywność w kierunku Polski. Zatem nie pozostało mi nic innego, jak zaprosić Was dalej na materiał. Słuchajcie, postanowiłem skrócić wstawkę. Dla tych, co nie zdążyli kupić mojej planszówki geostrategicznej Globalista, to w moim sklepie globalista.pl pojawi się ponownie na początku lutego. Dziękuję za zaufanie i za to, że już kilka tysięcy z Was jest w jej posiadaniu. Już niedługo, czyli w przeciągu miesiąca, na iOS i Androida zadebiutuje moja nowa gra multiplayer, w której będziecie mogli podbić świat w krótkich, dynamicznych meczach rankingowych, wykorzystując specjalne umiejętności jednostki. Jakbyście chcieli mnie wesprzeć, to w moim sklepie mam też dla Was ozdobne drewniane ramki z Waszymi miastami. I tak, ponieważ nieraz pytaliście, mam także Bydgoszcz i Sosnowiec. Po najnowsze informacje, podobne do tych na YouTubie, zapraszam na mojego Instagrama. Nazwę macie na ekranie i link w opisie. Pamiętajcie proszę o subskrypcji, ponieważ już niedługo 500 000. Dzięki jeszcze raz za to, że jesteście. Okej, to by było na tyle. Zaczynamy! Rosja przygotowywuje grunt, by mieć opcję sfabrykowania pretekstu do inwazji, w tym za pomocą działań sabotażowych i operacji dezinformacyjnych. Ma to na celu zmusić Ukraińców do przeprowadzenia dalszych działań wojennych w okupowanym przez Rosję Donbasie. Wówczas Putin miałby argument do użycia siły przeciwko Ukrainie. Potwierdzenia tej tezy możemy upatrywać także w wypowiedzi rzeczniczki Białego Domu Jen Psaki.
posłuchajcie sami. So as you all have heard us say many times, we are concerned that the Russian government is preparing for an invasion in Ukraine that may result in widespread human rights violations and war crimes should diplomacy fail to meet their objectives. As part of its plans, Russia is laying the groundwork to have the option of fabricating a pretext for invasion. And we've seen this before. We saw this before leading up to 2014, just to note, including through sabotage activities and information operations by accusing Ukraine of preparing an imminent attack against Russian forces in eastern Ukraine, and the Russian military plans to begin these activities several weeks before a military invasion, which could begin between mid-January and mid-February. Again, we saw this playbook before, including the widespread effort to push out misinformation, not just in eastern Europe, but around the global community. Według amerykańskiego wywiadu do eskalacji konfliktu ma dojść gdzieś pomiędzy środkiem stycznia a lutego. Już teraz Rosjanie prowadzą działania w ramach tzw. operacji False Flag. Ma ona na celu zdyskredytować kraj, jak i rządzących, podnosząc społeczną akceptację dla działań militarnych obcego, pseudoprzyjaznego państwa, czyli w tym przypadku Rosji. These media narratives also blame the West for escalating tension, highlight humanitarian issues in Ukraine that Russian intervention could solve, and promote Russian patriotism to encourage domestic support for military action. And finally, during December, Russian language content on social media covering all three of these narratives increased to an average of nearly 3,500 posts per day, a 200% increase from the daily average in November. Sam osobiście postanowiłem wcielić się w przeciętnego odbiorcę ukraińskich mediów społecznościowych i efekt był tego taki. Słuchajcie, zalogowałem się specjalnie na sztucznie utworzonym koncie tutaj Witalia na Facebooku i przeglądałem feed, co można znaleźć w ukraińskich mediach, bo też połączyłem się przez VPN-a z Moskwą i na Facebooku jestem zalogowany jako po prostu odbiorca tej rosyjskojęzycznej społeczności, czyli praktycznie 50% społeczności na Ukrainie. No i efekt był tego taki, że dosłownie po chwili trafiłem na profil, który nazywa się Ukraina Dzisiaj. I patrzcie, co można sobie na nim ciekawego znaleźć. Ja jeszcze to szybko dla Was przetłumaczę i patrzcie, pierwsze ogłoszenie dotyczące rezygnacji w służbie ukraińskiej armii. Chwilę później artykuł krytykujący ukraińskie media za propagandowe informacje dotyczące rosyjskich działań w Kazachstanie. Potem jeszcze inne, raczej antyukraińskie informacje, a strona to prawdopodobnie kupiony fanpage, który udostępnia na innych grupach artykuły raczej wątpliwej jakości. Typowa dezinformacja. W piątek rano 14 stycznia 70 ukraińskich instytucji, w tym Ministerstwo Spraw Zagranicznych, padło ofiarą ataku hakerskiego. Sprawcy podmienili strony internetowe, na których zamieścili ogłoszenia w trzech językach: rosyjskim, ukraińskim i, uwaga, także w polskim. Pozwolę sobie Wam przeczytać, co dokładnie mieściło się w komunikacie hakerów. Ukrainiec, wszystkie Twoje dane osobowe zostały przekazane do wspólnej sieci. Wszystkie dane na komputerze są niszczone, nie można ich odzyskać. Wszystkie informacje o Tobie stały się publiczne. Bój się i czekaj na najgorsze. To dla Ciebie za Twoją przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Za Ołnupa, Galicję, Polesie i za tereny historyczne. Nie wiem jak dla Was, ale dla mnie nie jest to tylko jawny atak na Ukrainę, ale także na Polskę, chamsko używając do tego tłumacza naszego języka. Ponieważ przywoływane są wydarzenia, które są kością niezgody między naszymi państwami z uwagi na ukraińską masakrę społeczności polskiej. Cała akcja wygląda jak próba pogorszenia naszych wspólnych relacji oraz zachęta do obrania wrogiego kursu w stosunku do Polski. My ciutko się poczerk powiązany, że to rosyjskie fachowcy. Якщо дивитися по підручникам, то так і є. Дестабілізація, 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 потім активізація. Воно може статися будь-який день. Ще раз, це залежить тільки від одної людини в світі, від самого Путіна. Ten rodzaj manipulacji, chociaż dla większości jest czymś oczywistym, że powstał w Rosji, tak nieco gorzej wykształcone ukraińskie społeczeństwo mogło to faktycznie odebrać jako atak ze strony Polski. Taka narracja pojawiała się nawet w prorosyjskich mediach.
Podobnie wyglądał schemat działania Rosji tuż przed inwazją na Gruzję w 2008 roku. W tamtym momencie Rosjanie niemal dotarli pod samą stolicę tego kraju. Wówczas, na 3 tygodnie przed rozpoczęciem działań wojennych, Rosja wyłączyła strony internetowe instytucji i organizacji państwowych. Być może Rosjanie testują teraz możliwości destabilizacyjne w przypadku ataku. Ale jeśli miałby powtórzyć się scenariusz gruziński, to czysto teoretycznie Rosjanie mogliby wejść na Ukrainę w przeciągu 2 do 3 tygodni. Warto nadmienić, że siły pokojowe Rosji i Białorusi właśnie wracają z Kazachstanu, ponieważ tamtejsze protesty zostały siłą opanowane. W tym samym momencie, według najnowszych informacji, jakie pozyskało ukraińskie wojsko, a konkretnie to jego wywiad, na terenie Donbasu trwa wyciek amoniaku. To wszystko skorelowane jest wręcz z aktywnością rosyjską oraz niepowodzeniem rozmów rosyjsko-amerykańskich. 14 stycznia do okupowanej przez rosyjskie wojska Gorłówki, do przedsiębiorstwa Koncern Styrol, dostarczone zostały pojemniki z amoniakiem, z których w związku z naruszeniem hermetyczności ulatniają się do atmosfery trujące substancje. Lokalni mieszkańcy mogą łatwo ulec prowokacji, która miałaby winą obarczać Ukraińców. Dodatkowo katastrofę ekologiczną można też wykorzystać w inny sposób. Czysto teoretycznie Rosjanie mogą znaleźć spreparowane dowody, że całe to zajście z katastrofą ekologiczną to tak naprawdę sabotaż ze strony Ukrainy. Będzie to kolejny pretekst do inwazji wojsk. Właśnie tak interpretuje to zajście ukraiński wywiad. Chociaż może to być tylko przypadek, ale w momencie gry nerwów nie można się dziwić, że dosłownie iskra może wywołać pożar. Czyli w tym przypadku otwartą wojnę między dwoma państwami. Nie można zapominać, że dalej przy granicy Ukrainy Rosjanie według informacji z końcówki grudnia wciąż mają utrzymywać nawet 175 tysięcy żołnierzy rozmieszczonych w pobliskich obiektach wojskowych. Wskazywać mają na to dalej aktualne zdjęcia satelitarne. Ukraińcy boją się także prowokacji, która mogłaby wyjść z Naddniestrza, ponieważ Rosja dalej utrzymuje tam swój 2000 oddział stabilizacyjny. To poważne zagrożenie dla obwodu odeskiego, który z uwagi na duży udział mniejszości rosyjskiej oraz przewagę społeczności rosyjskojęzycznej mógłby szybko zostać zdominowany i odcięty. Pomóc zrealizować ten cel mogłaby także rosyjska flota czarnomorska. Odessa to jeden z najważniejszych ośrodków miejskich Ukrainy, głównie ze względu na bogactwo regionu oraz całkiem sporą populację. Znajduje się tam też największy port kraju, więc jest to brama morska dla całego państwa. Rosjanie wiedzą doskonale, że żyjąca tam społeczność rosyjska raczej nie chciałaby dużych zniszczeń, więc najprawdopodobniej szybko by się poddała. W 2014 roku w mieście doszło do prorosyjskich rozruchów i już wtedy ten region także mógł wejść w rosyjskie posiadanie. Doszło wówczas też do pożaru Domu Związków Zawodowych, gdzie prorosyjscy separatyści składowali broń. W wyniku tego incydentu zginęło wówczas prawie 50 Rosjan. To właśnie dlatego część rosyjskich gazet wykorzystuje to w celu propagandowym, pisząc artykuły o wymownym tytule. Zginęli z uwagi na miłość do Rosji. Ukraińcy, wiedząc o rosyjskich ambicjach, znacząco zwiększyli bezpieczeństwo Odessy. Rozlokowali tam wojsko oraz ulepszyli lokalną kontrolę. To jednak mogłoby nie wystarczyć. I ukraińskie gazety po dziś dzień uważają ten region za jeden z najbardziej narażonych. Jednak tych obwodów, które w dotychczasowych wyborach były za władzami prorosyjskimi, nie brakuje. Więc Rosjanie przy budowaniu propagandy w social mediach prawdopodobnie trafili na poddatny grunt. To zjawisko opisywałem dokładniej w jednym z moich poprzednich odcinków na temat konfliktu ukraińsko-rosyjskiego. Po tym materiale serdecznie Was zachęcam, żebyście je obejrzeli. Będziecie wtedy jeszcze lepiej rozumieć genezę tego problemu. USA i sojusznicy z NATO wspólnie odrzucili główne rosyjskie propozycje dotyczące bezpieczeństwa, które miały być swoistym resetem w relacjach wschód-zachód. Poinformowała o tym w Brukseli wiceszefowa dyplomacji USA Wendy Sherman po zakończeniu obrad NATO-Rosja. Rozmowy w Genewie też nie przyniosły niczego dobrego, więc teraz wszystko zależy od woli Rosji. Aczkolwiek dyplomacja dalej wchodzi w grę, ale po wypowiedzi takiej jak ministra spraw zagranicznych Siergieja Ławrowa możemy spodziewać się dosłownie wszystkiego. As you say, we are waiting for the written reaction. We have reasons to believe that our partners have understood the necessity to react quickly, precisely and on paper.
And they've understood that we are not going to wait forever. We want to see their response in writing, article by article and point by point. NATO deklaruje pomoc dla Ukrainy, a według ostatnich sondaży nawet co drugi Polak chce przystąpienia Ukraińców do NATO z uwagi na zwiększenie lokalnego bezpieczeństwa w przypadku Polski. I pomimo optymistycznych wypowiedzi jak ta ze strony NATO. Okay, so maybe you could just tell us first of all whether you believe we are any closer to de-escalating tension in the region. It's too early to tell because we put proposals on the table for the Russians to engage in a series of meetings on important topics for European security, for the situation in and around Ukraine, and Russia was not in a position to answer in the meeting, but they have promised to come back because we believe it's important to sit down, especially when tensions are high as they are now, and to find a way forward which is political and to prevent the use of military force against Ukraine by Russia once again. Wiele wskazuje na to, że przystąpienie Ukrainy do sojuszu dla Rosji byłoby równoznaczne z wypowiedzeniem wojny. Podsumowując, obserwując ruchy rosyjskich wojsk, transport pocisków Iskander, ćwiczenia z przerzucaniem armii z Dalekiego Wschodu oraz liczne prowokacje, jakich dopuszcza się obecnie Rosja, stoimy na przepaści konfliktu, na który świat tym razem zdaje się nie być obojętny. To wszystko zweryfikuje jednak czas, bowiem w trakcie aneksji Krymu Zachód też był przekonany, że Półwysep zostanie szybko przywrócony w granice Ukrainy. Tak się jednak nie stało po dziś dzień. A Rosjanie sankcji jakoś zasadniczo się nie boją. Tym bardziej, że rozgrywają obecnie Europę gazem, a Nord Stream 2 wcale nie pomógł tego problemu uniknąć. Wręcz tylko umocnił Rosję. Jednak to był scenariusz do przewidzenia. Najbliższe tygodnie rozstrzygną dalsze losy Ukrainy, ale miejmy świadomość jednego. Ewentualna wojna będzie też miała daleko idące skutki także dla nas Polaków z uwagi na straty gospodarcze oraz potencjalną emigrację setek tysięcy, o ile nie milionów Ukraińców na zachód w obawie przed wielkim kryzysem i prześladowaniem ze strony Rosji. Dlatego miejmy nadzieję, że jest światełko w tunelu, aby konfliktu udało się uniknąć lub żeby to wszystko były tylko próby wymuszeń rosyjskich postanowień na zachodzie. Dajcie znać w komentarzach, co sami na ten temat sądzicie. Ja natomiast dziękuję Wam za uwagę i do usłyszenia niebawem. Trzymajcie się. Cześć.